leci live już. Możemy zaczynać. Tak? Witamy Państwa serdecznie. Witamy w gościnnym lokalu Kooperatywy Lubelskiej, naszej spożywczej. I zanim Państwu przedstawię Bartka Stefańskiego, który jest sprawcą naszego dzisiejszego spotkania razem ze swoją książką, pozwólcie te trzy słowa o kooperatywie Wam powiem, bo to miejsce szczególne. Mojemu sercu bliskie, ja jestem z kooperatywą związany od lat. I chcę powiedzieć, że to jest miejsce, które no, niby zajmuje się tylko i wyłącznie dystrybucją zdrowej, ekologicznej żywności dla tych, którzy są członkami kooperatywy i mają ochotę z tego skorzystać. Ale kooperatywa ma od pierwszego momentu swojego powstania bardzo piękną historię, która można by ją ująć w ten sposób, że jest takim tyglem spotkań. Tu się działy od samego początku różne fajne rzeczy. Fajne też było to, że tutaj się spotykały całkiem oddzielne na co dzień i pozornie niezwiązane ze sobą środowiska. I jakoś tak odnajdywały fajny wspólny język i robiliśmy różne fajne rzeczy. I ta tradycja funkcjonuje po dzień dzisiejszy, czyli kooperatywa poza faktem, że możemy sobie tutaj zabezpieczyć się w żywność, organizuje różnego rodzaju warsztaty, spotkania. Organizuje na przykład w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kawiarenkę, do której wszystkich Państwa zapraszamy. Warsztaty makramowe, te rzeczy, które tam wiszą, są dziełem też naszych kooperatywowych uczestników, tudzież osób, które z zewnątrz są oczywiście niekoniecznie związane z kooperatywą. Organizujemy też różnego rodzaju warsztaty kulinarne, jedzeniowe, poznawcze. No właśnie, a teraz mamy spotkanie z Bartkiem Stefańskim, którego chcę Państwu przedstawić, autorem bardzo fajnej książki pod tytułem Medycyna życia, którą dostałem jakiś czas temu oczywiście do rąk, żeby się przygotować do tego naszego dzisiejszego spotkania. I powiem szczerze, że tak sumiennie wziąłem ją do ręki dopiero kilka dni temu. Przedtem ją oczywiście przejrzałem, ale kilka dni temu sobie pomyślałem, dobrze, przejrzę ją dokładnie i mnie wciągnęła. Wciągnęła mnie wesoła, zacząłem ją kartkować, przeglądać i sobie myślę, ciągle znajduję fajne zdania, które mi są bliskie, z którymi rezonuję. No i to mnie zachwyca. To mnie zachwyca, ale do tego dojdziemy. Najpierw zaczniemy od postaci Bartka Stefańskiego. Witaj Bartku, tak to miałem powiedzieć. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest mój pierwszy wieczór autorski, spotkanie autorskie w Lublinie, w moim mieście rodzinnym. Także dziękuję za zaproszenie. To ja bym chciał, żebyś, no może powiedz kilka słów w ogóle o sobie. Zacznijmy od tego, bo ja mogę o tobie mówić, że wiem, że jesteś terapeutą, że jesteś naturoterapeutą, że jesteś filozofem, że jesteś pasjonatem różnych pięknych rzeczy ze wspinaczkami górskimi łącznie, że jesteś propagatorem zdrowego stylu życia, fajnego jedzenia, mądrego stylu życia i pewnie mógłbym tak wymieniać, ale właściwie to przede wszystkim chciałbym ciebie zapytać, no bo pewnie któraś z tych dziedzin jest taką twoją pierwszą tożsamością, taką ci bliską, nie? Najbardziej czuję się filozofem. O! I te studia skończyłem jako dojrzały, dorosły mężczyzna, 30-kilkuletni, i skończyłem filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. I to wykształcenie jest mi najbliższe. Natomiast to wszystko, co wymieniłeś, jest mi również bardzo bliskie. I teraz już to wiem z racji tego, że jestem numerologiczną piątką, czyli osobą poszukującą i bardzo aktywną, to jest ta ogromna ilość też doświadczeń, które zebrałem przez całe życie i ono się objawiło jako medycyna życia. Ale tę filozofię uprawiasz w jakiś czynny sposób? Taki był plan. W trakcie studiów filozoficznych planowałem nawet zostać na uniwersytecie, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że to jest za dużo dla mnie, że ja jestem za żywy, za aktywny, żeby utknąć w księgach i pisać i myśleć tylko. Chcę doświadczać i żyć. No, o tych doświadczeniach piszesz bardzo ładnie w tej książce. O całym takim procesie, który cię do tej książki doprowadził. I może bym cię od tego przede wszystkim zacząłbym od tego, żebyś opowiedział coś o tym. To jest dla mnie też bardzo interesujące, w jaki sposób doszło do napisania medycyny życia, ponieważ ja po prostu pojechałem na przypadkową podróż na Hel.
Nie planowałem tej podróży, wziąłem ze sobą co prawda namiot, karimatę, więc już energia, która wiedziała o tym, co mnie tam spotka, pchała mnie w to miejsce, ja tego nie byłem świadom. Zawiozłem moją córkę na obóz wspinaczkowy zresztą, ponieważ ona tak samo jak ja zajmowała się wówczas wspinaczką i ruszyłem na Hel z Jury. Dałem się po prostu ponieść energii i poprowadzić. No i znalazłem się na Helu, rozbiłem namiot od strony morza, tuż koło góry Libek. Sam byłem zdziwiony, że na Helu jest góra, ale ma 9 metrów wysokości. I to była przestrzeń zupełnie magiczna. Tam jest ogromny ładunek energetyczny, który poczułem. I kiedy przez kilka nocy tam byłem sam, zacząłem doznawać głębokich stanów i w pewnym momencie ta książka po prostu przyszła do mnie, wszystkie rozdziały, cały zestaw informacji z tym związanych. Po prostu wiedziałem, miałem już ją w głowie napisaną i kiedy wróciłem, to unosiłem się parę metrów nad ziemią, byłem tak natchniony i zacząłem pisać. Założyłem równocześnie wtedy na Instagramie konto Medycyna Życia i zacząłem pisać razem z towarzyszącymi mi osobami. Jakby komentowaliśmy razem, powstał też kanał na YouTubie Budzimy się do życia, podcast. I tam też zapraszałem gości związanych z tematyką, o której pisałem. I ten podcast nagle zobaczyło 350 tysięcy osób. I on teraz ma przerwę, bo kiedy napisałem książkę, to po prostu ona mnie tak wyeksploatowała. Pisałem ją od października zeszłego roku do czerwca, że po prostu zrobiłem przerwę i zająłem się już tylko książką, w sensie promocją książki, wydaniem jej. Bo też sam ją wydałem i sam zająłem się sprzedażą i w pewnym momencie zgłosiło się do mnie wydawnictwo i odsprzedałem teraz prawa do książki. Ale ty jesteś bardziej autorem książek, czy książki, w sensie bardziej się identyfikujesz z tą rolą autora, czy z rolą terapeuty? Bo wiem, że jesteś też terapeutą. Trudno mi będzie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że jestem też w procesie zmian, jeśli chodzi o bycie terapeutą. Zmieniam koncepcję pracy jako terapeuta z jednego nurtu na drugi. Więc też mam przerwę i przygotowuję się do nowej pracy w nowej roli. Natomiast kiedy napisałem książkę i dotarło do mnie, że jestem pisarzem i przez wakacje jeździłem z tą książką po różnych festiwalach, miałem różne spotkania, to po prostu energia mi rosła, kiedy mówiłem sobie, że jestem pisarzem albo ktoś do mnie tak się zwracał, to bardzo, bardzo mi to podnosiło energię, więc z przyjemnością nazywam się pisarzem. Przestało coś działać? Anula, możesz nam pomóc? Zaraz, bo chyba nacisnąłem. Tak. Zobacz teraz. Chyba bateria się wyczerpała. No nic, to będę mówił bez. Nie, podzielimy się mikrofonem. Ja tylko, zanim ci oddam mikrofon, to... Okay. O, teraz jesteś. Teraz jesteś. Pojawiasz się i znikasz. To ten wątek, przez który się próbowałeś tak przesmyknąć, że zmieniła ci się koncepcja twojej pracy jako terapeuty, to mnie bardzo interesuje. Mhm. Coś możesz więcej na ten temat powiedzieć? Na jaką się zmieniło? Już. Tam czy mikrofon. Znik, tak? Chyba będziemy się wymieniali, bo tutaj... Okay. Tak, ponieważ ja zajmowałem się psychoterapią w nurcie pracy z procesem, która jest oparta na szamanizmie i koncepcji Arnolda Mindela, a teraz zacząłem się zajmować, czy zajmę się i studiuję ustawienia systemowe Hellingera i zmieniam koncepcję z jednej na drugą. Tak. No, moje pytanie, szczerze mówiąc, było trochę intencjonalne, bo ja tutaj się natknąłem w twojej książce na takie zdanie, które mnie wessało w twoją książkę, no we wstępie, więc właściwie trudno się dziwić, ale napisałeś coś takiego. Uciekamy od miłości, ponieważ miłość jest prawdą, a na przebywanie w obecności prawdy gotowi są tylko nieliczni. To coś, co cię energetycznie rozrywa, demontuje wszystko, za czym się chowasz, rozdziera cię, aż umrze każda część ciebie, która nie służy boskości. No i to mnie poruszyło mocno.
Tak, no też to poruszyło, kiedy to napisałem. I zdałem sobie z tego sprawę, że tak właśnie wygląda nasza relacyjność i nasze bycie w związku. Rozdział tajemnicy związku, który jest drugim rozdziałem medycyny życia, jest o relacjach, o miłości, o relacji kobiety-mężczyzny, albo raczej też męskiego i żeńskiego po prostu, bez względu na płeć. Ten rozdział pisałem najdłużej. Cała medycyna życia powstawała 9 miesięcy, a ten rozdział pisałem przez 6. I kiedy napisałem tajemnicę związku, drugi rozdział, to już był koniec marca i w kwietniu przeżyłem załamanie dotyczące pisania medycyny, ponieważ uznałem, że 5 rozdziałów w 3 miesiące nie napiszę. I zrobiłem sobie 2 tygodnie przerwy, napisałem. Natomiast rzeczywiście zacząłeś w sumie chyba najgłośniejszego rozdziału, bo większość osób, która pisze recenzję, komentuje właśnie, zajmuje się drugim rozdziałem tajemnicy związku i tym, o czym powiedziałeś. Już się do tego odnoszę. Tam dużo jest takich zdań, dużo takich jest przepływów, ponieważ moją karmą i tym, co jest mi bliskie, to jest właśnie praca z relacjami, z kobiecością, z męskością. To jest po prostu takie bardzo moje. Kiedy dopisałem, to przepływało przeze mnie, nawet nie wiem do końca skąd, trochę z doświadczeń, trochę samo. Trudno mi to wyjaśnić, bo wtedy przeżywałem wysokie stany energetyczne, różne, będąc w tym przepływie od tego czasu na Helu. O co chodzi w tym zdaniu, w tej części, w tym drugim rozdziale? Kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem w relacji, w związku, jest miłość i zależy nam na sobie, to wtedy bez przerwy jesteśmy w procesie i coś się odsłania bez przerwy. I w momencie, kiedy to zauważamy, no to rośniemy, a w zasadzie nie ma chwili, jest z minuty na minutę, z godziny na godzinę, bez przerwy odkrywamy się przed drugim człowiekiem. To są nasze rany, to są nasze cierpienia, to jest nasz cień i on jest bez przerwy. I będzie do końca naszego życia. Bo nie jesteśmy też w stanie przerobić wszystkich materiałów, wszystkiego, co nas spotkało, całego cierpienia, bo ono jest z tego życia i z poprzednich, więc jest to tysiące spraw. I nasz partner, nasza partnerka, bez żadnej intencji, to się po prostu wydarza. Ten temat kobiecości. To ja chciałem go trochę podrążyć, bo po pierwsze to jest kobiecość od samej mężczyzny, co jest ciekawe. Szczególnie na tej sali policzyłem, że jeżeli nas uwzględnimy, to tu jest 4 mężczyzn. Przepraszam, 5, teraz się doliczyłem 5, tak? A cała reszta to są panie. Więc temat kobiecości od samej mężczyzny, ja tu oczywiście mam następne zdanie, które sobie przygotowałem. Najgłębszym pragnieniem kobiety jest upodobnienie się do nieokiełznanego oceanu i wybuchającego wulkanu, tak nieprzewidywalnego, że tylko otwartość męskiego serca może pomieścić dla niej miejsce. Boska kobiecość jest najsurowszym, najdzikszym, najbardziej szczerym lustrem dla mężczyzny, jakie on kiedykolwiek napotka. No to mnie bardzo intryguje, to lustro dla mężczyzny. Powiesz coś? Z całym szacunkiem dla mężczyzn, kobiety są znacznie dalej w rozwoju. Mężczyźni wzrastają, można powiedzieć, raczkują, gdzieś to się otwiera dopiero ta przestrzeń. Ale ja tutaj nie krytykuję i nie oceniam negatywnie męskiego i męskiego mężczyzn, bo mają ciężko teraz bardzo. Bo też są przerwane systemy męskości. Przede wszystkim w XX wieku, pierwsza, druga wojna światowa, to są po prostu całe wyrwane pokolenia mężczyzn. Albo umierali, albo wracali kalecy fizycznie lub psychicznie, więc byli nieobecni. I to są nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Więc męskie ma dużą przerwę i to się dzieje na całym świecie, w Europie szczególnie, no a w Polsce to już całkiem. No, jesteśmy krajem frontowym. I to jest przerwane mocno. A kobiety zawsze były razem. Bez względu na poziom świadomości, miejsce urodzenia, zawsze są razem, zawsze są w grupie,
Nawet nie w szkole podstawowej dziewczynki chodzą razem do łazienki za ręce, chłopcy tego nie robią. Zawsze kółka różańcowe gdzieś na wsi, w mieście, gdzieś spotykają się. Dziewczyny są zawsze razem, kobiety są razem. I przekazują sobie energię kobiecą i się wspierają. Mężczyźni rywalizują ze sobą i mają przerwane systemy przekazywania męskości przez XX wiek głównie. Wcześniej też to było ciężkie, no bo mężczyźni głównie ginęli na wojnach i walczyli. Więc teraz jest w miarę stabilnie, chociaż można by poczuć, że nie. I w momencie, kiedy spotyka się mężczyzna i kobieta, to mężczyzna ma ciężej, bo kobieta ma więcej na dzień dobry. Więc jest dla niego lustrem, bo jest mocniejsza, jest bardziej naładowana energetycznie, jest bardziej w kobiecym i ma większe połączenie z energią. No po prostu i to jest dla mężczyzny trudne. Mężczyzna musi do tego stanąć. Jak do tego stanie, to rośnie. Jak nie stanie, no to jest jakiś konflikt, jest jakieś gdzieś tarcie. Rozpada się to. I co wy, panie, na to? Co wy, panie, na to? Zgadzamy się? Ty w swojej książce poświęcasz dużo, dużo pięknych treści kobietom, mało facetom. Czy oni do ciebie się jakoś nie zwracali z jakimiś reklamacjami, że taki jesteś jednostronny? Nie komunikowałem się z mężczyznami zbytnio dotychczas. Więc teraz rozpocząłem komunikację z mężczyznami poprzez krąg męski, który od października uruchomiłem. I teraz tak myślę, że nasyciłem się tematem kobiecości żeńskiego, zrozumiałem, napisałem tą książkę i teraz właśnie przechodzę chyba do męskiego. I chcę się też podzielić z mężczyznami tą wiedzą, bo jest im trudno w relacji. Ale nie reklamowali, raczej dziękują za to. Mają do tego dostęp. No dobrze, to skoro przegadaliśmy o kobietach chwilę, to taki drugi temat, który tutaj w tej książce mi się wydaje być ważnym nurtem, to jest duchowość. Bardzo szeroko rozumiana duchowość. Piszesz o medytacji, piszesz o modlitwie, piszesz o duchowości w życiu codziennym, piszesz o swoich doświadczeniach też duchowych. Powiesz kilka słów? Jak to z tą duchowością? No, duchowość jest często mylona z religijnością. Całkowicie bym to rozdzielił. Religijność w jakiś sposób, oczywiście jest też duchowa, natomiast w jakiś sposób też jest ograniczająca, a często bardzo. Natomiast duchowość sama w sobie nas rozszerza. I tutaj mam na myśli rozszerzanie świadomości, podłączanie się do energii wszechświata. No, można też nazywać podłączanie się do Boga. No, zależy, w jakim to jest systemie, ja się podłączam do energii wszechświata. I to jest, najlepszą praktyką jest medytacja. Staram się medytować codziennie. Nawet kilka minut dziennie wystarczy, żeby się rozszerzyć i żeby na przykład móc manifestować, o czym szeroko piszę w pierwszym rozdziale, jako punkcie wyjścia w ogóle naszej codzienności, naszego życia, manifestacji. No bo ta duchowość poprzez rozszerzanie świadomości i moc manifestowania, no to już jest bardzo duża moc sprawcza i wtedy kierujemy naszym życiem. Jeszcze mnie interesuje ten temat tego podłączania się do, bo to można już nie nazwać, prawda? Można do Boga, można do pola informacyjnego, można do Stwórcy, można do źródła. Ty powiedziałeś jak? Do energii wszechświata. Do energii wszechświata. Intuicyjnie każdy z nas mniej więcej wyczuwa, w czym rzecz, ale chciałem cię zapytać, bo chociażby w przestrzeni terapii i leczenia jestem świadom istnienia co najmniej dwóch. Jest ich dużo więcej, ale interesują mnie dwa podejścia. Jedno z tych podejść
jak najbardziej idzie takim tropem, o którym mówisz, czerpania energii ze źródła, aczkolwiek głównie z taką intencją rozwoju własnego. Drugie z tych podejść zakłada poddanie się tej energii źródłu i wykorzystywanie tej energii źródła do pracy na przykład leczniczej i terapeutycznej. Czy ty się odnajdujesz w którymś z tych nurtów? Znaczy, jeżeli dobrze cię zrozumiałem, to ja nie widzę tutaj sprzeczności. Żeby korzystać ze źródła i używać w terapii, ja najbardziej bym to odczuwał w mojej energii naturopaty leczniczej. Widzę ludzkie choroby, wiem jak to zastosować, wiem jak do tego podejść. To żeby mieć to, to trzeba i tak się podłączać samemu i rozszerzać, żeby rozumieć w ogóle co się pojawia. Ja niedawno całkiem to odkryłem i teraz jestem w procesie opanowywania tego, że widzę, że ktoś jest chory na coś. I czuję to. Więc to się nie wyklucza. Te tezy, które postawiłeś, dla mnie się nie wykluczają. One są spójne i one są wręcz, obydwie są konieczne, żeby to jakby działało. A miałeś to od początku, to poczucie podłączania się do źródła, czy to ci się pojawiło w tym momencie życia? Teraz widzę, że miałem to od początku, natomiast kompletnie tego nie rozumiałem i wydawało mi się, że to jest jakieś dziwne i starałem się funkcjonować w takiej codziennej rzeczywistości, tak też byłem nauczony, tak też było u mnie w domu. No ale ciągle coś czułem, że jest coś więcej, że ja to widzę, coś się pojawia, ale nie rozumiałem tego kompletnie i otoczenie, w którym byłem, w jakiś sposób to negowało, podważało albo nie dawało jakby wsparcia. Kiedy sam sobie dałem wsparcie, kiedy duże zmiany nastąpiły w moim życiu, to zacząłem to odczuwać i iść za tym i spotykać ludzi, którzy też tak samo czują. Okazało się, że to jest cała masa osób. Też facetów? Też mężczyźni, oczywiście. Tak, znam bardzo wielu mężczyzn, bardzo wysoko rozwiniętych, od których dostałem wsparcie, ale oczywiście kobiet jest znacznie więcej, tak, znacznie więcej. Ja mam takie spostrzeżenie, że w takich przestrzeniach, w których ta obecność kontaktu ze źródłem jest świadoma, no to panie stanowią miażdżącą większość. Jakby jest coś na rzeczy. No fajnie. Okej. No bo panie są źródłem, tam jest macierz. Macica to jest macierz, to jest dom, to jest podłączenie do ziemi, więc dlatego tak jest. My możemy tylko grzecznie poprosić. No tym mi zamknąłeś usta. Dobrze, to ucieknę w drugi temat. Wspomniałeś o sztuce manifestacji. Na ile to istotne w twoim życiu? Na ile praktyczne? Tego uczysz? Do momentu, kiedy nie znałem prawa manifestacji, tak z definicji, to znakomity byłem manifestatorem. Po prostu miałem to, co chciałem zawsze. Nie rozumiałem dlaczego, nie wiedziałem, że jest prawo manifestacji, nie wiedziałem, czym się rządzi, jakie są tam podpunkty, bo jest cała masa punktów, które jak spełnimy, to mamy, co chcemy, według tego prawa. Brzmi to prosto, już jest to jest jednak bardziej skomplikowane. I do momentu, kiedy nie znałem tego prawa, ale korzystałem z niego, to dosłownie manifestowałem, co chciałem. Miałem, co chciałem zawsze. I byłem nazywany szczęściarzem. Natomiast kiedy poznałem definicję i bardzo chciałem tego wszystkiego już i zacząłem majstrować przy tym, to już było ciężej. To nagle przestało mi to tak wychodzić dobrze. I tak też jest w naszym życiu. Jak mamy do czegoś luz, nie wiemy, jest to naturalne takim z serca, to wtedy się wydarza i płynie. W momencie, kiedy zaczynamy coś sterować, coś kombinować, to przepływ się zamyka albo gdzieś zatyka. No i teraz jestem w takim okresie przejściowym pomiędzy jednym a drugim, to znaczy puściłem manifestowanie, medytując manifestuję, po prostu puszczając intencje. I są jakby tego już sygnały, że jak to działa, natomiast no
Uważam, że jest to najważniejsze prawo wszechświata. Jest to punkt wyjścia. Manifestujemy bez przerwy. To jest jak bilet w jedną stronę. Nie da się wrócić myśli, nie da się cofnąć czasu. Manifestowanie dzieje się bez przerwy. Każda nasza myśl, wszystko, co, o czym pomyślimy, to się wydarza w jakiś sposób. To znaczy pozytywne i negatywne. Dlatego połączyłem ten rozdział z mocą pozytywnego myślenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dołączyłem do tego rozdziału manifestacji moc pozytywnego myślenia, dlatego że uważam, że to jest punkt wyjścia, żeby pozytywnie myśleć. Nawet, zaraz rozwinę to bardziej, nawet jeżeli jest to trudne i mamy depresję i ciężko nam się w tym odnaleźć, to i tak w koncepcji coachingowej amerykańskiej polecam zmuszać się do tego, żeby zmienić w ogóle tryb w mózgu, ponieważ negatywne myśli zabierają nam no wszystko. Mhm. Zabierają, podcinają nam skrzydła. Natomiast do tego dołożyłbym jeszcze wszystkie rany, cierpienia, jakich zaznaliśmy, traumy, czyli to, co zaznaliśmy w domu od mamy i od taty lub naszych opiekunów. To wszystko też nam codziennie w jakiś sposób się objawia. Albo partner, partnerka nam w tym pomaga, albo po prostu nasi współpracownicy, ludzie, których spotykamy. I to wszystko ma wpływ na manifestowanie. Manifestacja wychodzi wówczas, kiedy jesteśmy mamy miękko, płynnie, wesoło. Wtedy przychodzi wszystko. Nawet te najbardziej niemożliwe rzeczy pod tytułem, no nie wiem, no najczęściej manifestujemy zdrowie, pieniądze, dobrobyt albo relacje partnera, partnerkę. To są trzy najważniejsze przestrzenie, które ludzie manifestują. Nawet jest jeśli jest przepływ, to jest, jeżeli zamanifestujemy, że chciałbym jutro mieć 1 000 000 złotych i to wszystko zrobię i popłynie, to będzie to. I wiem, że dla wielu może się to wydać abstrakcyjne, bo to jest tak duże, że sami zablokujemy to i storpedujemy to w drugiej sekundzie, kiedy o tym pomyślimy. Natomiast kiedyś udało mi się, potrzebowałem na drugi dzień kwoty 30 tysięcy złotych i miałem. Klient był mi winien pieniądze, o czym zapomniałem i po wielu miesiącach dokonał po prostu zapłaty. Więc i byłem sam zdziwiony w ogóle. Więc kiedy jest naprawdę płynność w tym, to trzeba wypracować, to się dzieje wszystko. Nawet niemożliwe. W sprawie tych 30 tysięcy na jutro to pogadamy po tym zajęciu. Natomiast, ale myślisz, że manifestuje się z umysłu czy z serca? Czy i z jednego, i z drugiego? Manifestuje się tylko z serca. Umysł może to tylko zablokować. I tak właśnie jest. I to jest ta walka. Serca i umysł. Ale mówiłeś o myślach. Tak. Że myśli manifestują. Myśli też sercem. Myśli sercem. Myśli sercem. Okej. Okay. Myśli sercem. Czy Państwo macie jakieś pytania może? W związku z tym, o czym Pan mówił, w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. Jak kobieta może pomóc mężczyźnie stanąć przed lustrem i nie mówić? Powtórz pytanie. Jeszcze raz. Jak kobieta może pomóc mężczyźnie stanąć przed tym lustrem, którym ona jest, jak Pan powiedział, i nie uciec, nie poddać się, nie zdezerterować? Znaczy kobieta jest lustrem dla mężczyzny w związku, a mężczyzna też dla kobiety. To działa w dwie strony. To nie jest tylko tak, że kobieta jest lustrem dla mężczyzny, a on nic, tylko to jakby, no wszyscy tutaj też jesteśmy dla siebie już lustrami w każdym momencie. Natomiast nie do końca rozumiem pytanie. Jak zmobilizować mężczyznę, żeby nie uciekł? To jest bardzo indywidualne pytanie. Musiałbym więcej wiedzieć, natomiast no nikogo do niczego nie można zmusić na pewno. Wszystko musi popłynąć i być naturalne i prawdziwe i wtedy jest. Więc czasami po prostu, i to jest najtrudniejsze w relacjach, o tym też napisałem mojego ostatniego e-booka
o zakończeniu związku, że czasami trzeba puścić po prostu i zobaczyć, co wtedy, co nam to przyniesie. Najczęściej przynosi to uwolnienie. To nie znaczy, że to jest koniec relacji z tym mężczyzną czy z tą kobietą, natomiast trzeba zobaczyć, co się za tym kryje, jak puścimy. Bo to, że trzymamy, zabiera nam energię i nas wykańcza. I to do niczego nie prowadzi dobrego. Najczęściej do utraty zdrowia naszego. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, natomiast tak do mnie przyszło teraz. Natomiast jeśli są dodatkowe pytania, to chętnie jeszcze odpowiem, jeśli jest coś więcej w tej sprawie. Ale czy to nie jest tak, że właśnie takie pytanie z chęcią mocy jest? Oczywiście ja wiem, że to jest faktyczne, ale czy to właśnie nie jest to ciśnienie, które blokuje manifestację? Ta chęć pozostania w relacji? No wszystko, co blokuje naszą energię, cały stres, napięcie, traumy, to wszystko ma wpływ również oczywiście na manifestowanie. Bo tu blokujemy się na wszystko, na cały przepływ, na to, co na całe doświadczenie. Oczywiście może z szerszej perspektywy to jest właśnie nasze doświadczenie, że w tym życiu mamy zaznać właśnie cierpienia, bo we wcześniejszym, jeżeli ktoś wierzy w reinkarnację, ja wierzę jak najbardziej, bo we wcześniejszym coś tak zmalowaliśmy, że teraz przyszło nam odpłacić za to. Bo energia zmierza zawsze do wyrównania. Czyli można też odpowiedzieć na to pytanie z o wiele szerszej perspektywy. Co takiego zrobiłam wcześniej, że teraz mnie to spotyka? Otwieram teraz o wiele szerszą perspektywę, ale ona też jest. Szczególnie właśnie w ustawieniach hillingerowskich, gdzie mamy karmę rodzinną, karmę wcieleniową i tam już te pytania są tego typu. Spotyka mnie coś, to nie rozmawiam z tą osobą, dlaczego to, ty mi to robisz, tylko co ja wcześniej zrobiłem, że teraz mnie to spotyka. Czyli to jest wcześniej. I przyjmuję. I to wtedy trzeba przyjąć po prostu. Jakby pobyć z tym, przyjąć i to wtedy puści. I pójdzie się dalej, się człowiek rozszerzy. Gdybyś powtórzył pytanie do mikrofonu. Czy możesz powtórzyć pytanie tak, żeby się nagrało i zarejestrowało? Znaczy ja je powtórzę, tylko sformułuj je bardzo proszę. Ale pytanie było, czy jeżeli pozbędziemy się wszelkich koncepcji? Hellingera i każdej innej teorii związanej z karmą, które są zawężające. Czy nie zostawiając tego sobie z boku i będąc w połączeniu ze źródłem czy z przepływem energii, czy właśnie wtedy nie ma takiego pełnego przepływu bez żadnych ograniczeń, bez żadnych bloków? Czy, tak, czy wówczas pozostając w przepływie jesteśmy wolni od tych ograniczeń i od tych blokad, które rozumiem, źródłowo pochodzą z konceptu karmy na przykład, tak? Na przykład. Każda, która jest ograniczająca. Tak. Tak, chociaż nie ma tego w medycynie życia, wykraczamy poza. Chętnie zostanę później i wdam się w te filozoficzne rozważania na ten temat. Tak, to, jeżeli dobrze rozumiem twoje pytanie, to tak, rzeczywiście. Jeżeli byśmy byli całkowicie w nicości i podłączeni do źródła, no to mamy stały przepływ i mamy to, co mamy po prostu. Nawet nie zauważamy, że ten partner już w ogóle rezonuje z nami. Myślę, że nie potrzebujemy wtedy partnera. A również fajnego. Okej, może. To już... potrzeby, bo wiesz, że nie potrzebujemy, ale... Będę pisał medycynę śmierci niedługo, o śnieniu, o świadomości, drugą część i wtedy postaram się dojść do źródła i do tej nicości. A może medycyna miłości? O, to może trzecia. To może być trzecia książka. To ja mam pytanie w związku z
zmianę w relacjach, w przestrzeni. Czy zauważasz zmianę w relacjach, w przestrzeni? Jak się przepływa, to czy w ogóle partner albo inna forma partnerstwa się objawia, czy jest potrzebna relacja? Jak to widzisz teraz, obcując ze swoją energią i z energią relacji w przestrzeni teraz, zmian energetycznych? Czy zauważasz zmianę? Nie, nie nagram tego, zbyt skomplikowane. Tak, to właśnie wtedy zaczyna się relacja, w sensie świadoma, wtedy zaczynamy budować świadomy związek i świadomą relację i wtedy on ma sens. To wtedy jest przepływ miłości, nie ma oczekiwań, jesteśmy, każdy z nas kocha sam siebie, w związku z tym dopiero w tej miłości do siebie zaczyna niezależnie tworzyć wspólną miłość, wspólną relację i dopiero wtedy zaczyna się coś fajnego. Tak, to jest dopiero początek relacyjności takiej pięknej, czułej, w bliskości, w zrozumieniu. Oczywiście na pewno zawsze coś będzie jeszcze wychodzić, ale całkiem inaczej się już to traktuje, całkiem inaczej się o tym rozmawia. W otwarciu, w szacunku. Tak, to wtedy się zaczyna dopiero. Polecam. Zauważasz zmianę. Tak, zdecydowanie. No jest zmiana, jest gigantyczna, jest ogromna. Natomiast prawdopodobnie też trzeba przejść trudne chwile i trudne relacje, i trudne związki, żeby to zrozumieć, jak to w ogóle jest i zdobyć też to doświadczenie. Cenne doświadczenie, tak. Cenne doświadczenie. Jeszcze macie jakieś pytania w tej chwili Państwo, czy idziemy dalej? Dobrze, to pójdźmy dalej, bo wspomniałeś o medycynie śmierci, o następnej książce, którą piszesz. Ja wiem, że to jakby wykracza poza ten temat, ale to jest to na tyle intrygujące, zwłaszcza, że napisałeś medycynę życia. Czemu piszesz o medycynie śmierci i właściwie o czym będzie ta książka? W medycynie życia napisałem o tym, co ziemskie, co na ziemi. Od początku to była koncepcja do życia człowieka na ziemi, a w związku z tym, że uważam, że człowiek nie żyje tylko na ziemi, ale żyje też głównie poza ziemią, czyli poza materią, poza ciałem, to dopiero to będzie księga medycyna śmierci. Czyli o nas poza materią, poza naszym ciałem, poza tą chwilą, którą jesteśmy tutaj, w materii. Czyli to będzie o śnieniu, o świadomym śnieniu, o śmierci jako takiej, czyli procesie przemiany, ale też o śmierci dosłownie, czyli o momencie przejścia z ciała poza ciało. To będzie bardzo, bardzo duże. Tak. To wróćmy do medycyny życia jeszcze. Tutaj poważną częścią Twojej książki jest temat zdrowego życia, zdrowego żywienia, pięknych roślin. To Twój konik, nie? Lubię to, tak. Tak, naturopatia jest mi bardzo bliska. Przez długi czas zajmowałem się naturopatią, może nie zawodowo stricte, ale byłem przy bardzo znanym naturopacie, od niego się bardzo wiele nauczyłem. Sam też to czuję i rozumiem bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, widzę i czuję często ludzkie choroby i jest mi też czasami z tym trudno. I tutaj są najważniejszą rzeczą, która powinna być w szkole jako przedmiot, jest nauka jedzenia. O tym, co powinniśmy jeść, czego nie powinniśmy jeść, jak powinniśmy jeść, co z czym łączyć, dlaczego. Kiedy mamy jakąś przypadłość, jakieś niedomaganie, jak powinniśmy wspierać nasze ciało dietą. Ponieważ poruszające jest to dla mnie często, jak osoby, jak nie wiemy jako ludzkość, jak siebie wesprzeć w chorobie. Prostej nawet, no, gripie. A możemy bardzo, bo w zasadzie możemy, jedząc odpowiednie produkty, między innymi kooperatywa, to już taką się tego przyczynia, bo ekologiczne produkty na pewno są bardzo ważnym elementem diety, powinny być.
No to jest, tutaj w książce piszę o kilku innych. Opisuję cztery rzeczy, które powinniśmy omijać lub nie jeść w ogóle. Nie jeść w ogóle będzie bardzo trudno, sam się z tym zmagam, ponieważ jest to cukier, jest to nabiał, jest to gluten i mięso. To są cztery rzeczy, których nie powinniśmy jeść. Teraz padnie pytanie, to co powinniśmy jeść? Powinniśmy jeść warzywa i owoce. I to są najważniejsze rzeczy w strukturze pokarmu dla człowieka. Natomiast to wszystko, co jemy, jest wynikiem malwersacji wielkich korporacji światowych, mięsnych, mleczarskich, pieczywo i farmaceutycznych, które dzięki temu, że my to jemy, sprzedają nam leki, które nas nie leczą, tylko utrwalają nasze choroby. Więc jesteśmy prowadzeni na rzeź, mówiąc w skrócie. I kiedy uzyskamy świadomość, że to, co jemy, jest kluczowe dla zdrowia naszego ciała, ale też i ducha, bo jeżeli nasze ciało jest chore, to i nasza świadomość kuleje i wszystko jest nam ciężej. Jeżeli wspieramy się w tym procesie, ja sam zmagam się z cukrem, z glutenem, bo wiem, że tego nie powinniśmy jeść, nie jem tego praktycznie, ale zdarza mi się zjeść. Na przykład dzisiaj zjadłem pizzę z moją córką, bo uznałem, że to jest ważniejsze z nią relacja i to, jaki zachwyt pizzą, niż to, że ja tłukę jej całe życie, nie jest dziecko cukru, gluten, nabiału, ale czasami puszczam to po prostu i ta miłość jak rodzicielska jest większa i ważniejsza, więc rozumiem, że to jest trudne i sam się z tym zmagam i jem to czasem, natomiast unikajmy tego w 80%, w 50% to już będzie o wiele lepsze. Wczoraj brałem w ustawieniu hellingerowskim pewnej pani w mojej szkole, która jest chora na raka wątroby i oka. No i ustawialiśmy jej tą chorobę, po czym była przerwa. Ja patrzę, ona pije kawę z mlekiem, słodzi ją cukrem i je słodkie ciastko do tego. No i ja już nie wytrzymałem wtedy i mówię, co robisz? Ona mówi, no co, no jestem na przerwie, piję kawę z ciastkiem. Na przerwie od choroby. Jeżeli mamy chorobę nowotworową, to gluten, cukier i nabiał, a szczególnie nabiał z kawą połączony, nabiał krowi, jest zabójczy, przyspiesza to umieralność zdecydowanie. I taką ludzkość ma świadomość na ten temat. Dlatego tak dużo ludzi coraz więcej choruje i umiera. Właśnie przez dietę. Czyli mogę się domyślać, że twoja metoda leczenia jako terapeuty jest holistyczna, tak? Czyli dotyczy także jedzenia, dotyczy jakiejś tam pracy ze swoją własną świadomością, ze swoimi blokadami. Okej, bo tutaj jeszcze mam taki ciekawy, nawiązujący do tego poniekąd, takie sobie zaznaczyłem dwa pojęcia, które mnie uderzyły, że tutaj tak duże miejsca mi poświęciłeś, a mianowicie dawanie i otrzymywanie. Tutaj sobie znalazłem taki fragment, który mnie też zaintrygował i przyciągnął moją uwagę. On jest zatytułowany Ciemna strona dawania. Niektórzy ludzie mówią, że w pierwszej kolejności powinno się spełniać potrzeby innych i pomagać innym, dopiero później spełniając własne potrzeby. Jednakże, o ile nie jest się świętym, tak jak Matka Teresa, to trudno wspierać innych. Uważam, że to, co może mieć miejsce w niektórych przypadkach, to, że najpierw bardzo staramy się zadowalać innych ludzi, uważając później, że skoro tak bardzo ich zadowalamy, to powinni się oni nam odwdzięczyć. To jest jednak ciemna strona dawania. Jeżeli dajesz po to, by coś otrzymać, a nie jest to prawdziwe, to nie jest to prawdziwe dawanie. Jeżeli dajesz innym, znajdując się w strachu, będziesz odczuwał do nich odrazę, ponieważ nie będą ci oni dawali tego, czego chcesz. Jeżeli więc chcesz dawać innym, to musi to być podyktowane miłością, ponieważ w przeciwnym razie zarówno ty, jak i ci, którym nie dajesz z miłości, wszyscy będziecie odczuwać żal. No, to dla mnie bardzo ważna fraza, bo ja akurat... odzyskałeś mikrofon. Chyba na chwilkę. No właśnie, to chciałem cię zapytać, jak z tym dawaniem i jak z tym otrzymywaniem, bo to mi się wydaje być też bardzo ważnym takim wątkiem terapeutycznym, leczniczym. Jeżeli sam sobie nie dasz,
to nikt ci nie da. Jesteś najważniejszą osobą, która sobą się może zaopiekować. Bo tak naprawdę zawsze jesteśmy sami. Nawet jak jesteśmy blisko z kimś, to jesteśmy dla siebie sami. I najważniejszą naszą rolą i funkcją w naszym życiu jest się zająć samym sobą. To nie znaczy, żeby być egoistą i zamknąć się na innych. Nie, nie mówię o tym. Natomiast spotykam w mojej praktyce osoby, które właśnie tylko chcą dawać. Coś się za tym kryje. Dlaczego chcesz to dawać? Dlaczego chcesz cały czas komuś coś dawać? Dlaczego nie interesujesz się sobą? Jest to dziwne. Więc kiedy potrafisz się zająć sobą i sobie potrafisz dać i siebie kochać, potrafisz dać komuś innemu i potrafisz kochać siebie. I to jest czyste i prawdziwe. Niestety w naszej kulturze, w naszych rodzinach mamy to zakłócone. To znaczy, jeżeli nie pomagam innemu i jakby siebie nie stawiam jako jak stawiam siebie jako osobę najważniejszą, to jestem egoistą. I ja się z tym nie zgadzam. I pokazuje też tak praktyka, że kiedy sam sobą się jestem w stanie zająć i zaopiekować, dopiero mogę w pełni dać drugiemu człowiekowi. I kiedy daję drugiemu człowiekowi, to nie mogę nic oczekiwać od niego w zamian, bo jeżeli chcę coś w zamian, to jest to interes. To ja robię z nim interesy i zakładam firmę z tą osobą i handluję, a nie daję. I to jest ta czystość, jeżeli chcę dać, to daję bezinteresownie. Jest to znowu rzecz trudna, bo czasami chcemy coś dostać w zamian, ale to warto zakomunikować wcześniej. Daję ci to, chciałbym, żebyś dał mi tamto. Natomiast często popełniamy taki błąd, że dajemy komuś, dajemy i czekamy, aż ta osoba nam się sama z siebie odwdzięczy, że dojdzie do tego, że no dałem ci tak dużo, to teraz mi oddaj. Ale ta osoba nic nie daje. No i pojawia się żal. No to tak chciałem cię na końcu zapytać, czy miłość bezinteresowna występuje na naszej planecie? No oczywiście, że występuje. To jest najważniejsza miłość, jaka może, jaka jest. Po prostu miłość do wszechrzeczy. Jeżeli ja sam siebie kocham i celebruję każdy dzień, każdą chwilę, tak po prostu, bez oczekiwań, no to ona właśnie płynie i jest. I to jest ta miłość. I wówczas przyciągam takie osoby i to przepływa przez nas. Natomiast jest tu też kilka rzeczy znowu ważnych. Przede wszystkim trzeba wyrzucić telewizor do śmietnika i radio. I ja zrobiłem tak. W pewnym momencie mojego życia wziąłem telewizor i wyrzuciłem go do śmieci. Może nie powinienem tu w kooperatywie się przyznawać, bo nie mamy telewizora. Do zwykłego śmietnika wrzuciłem, nie selekcjonowałem śmieci. Po prostu zrobiłem to jak w filmie bym to zrobił. I byłem najszczęśliwszy na świecie. Tam jest taki śmietnik informacyjny, nie ma miłości, tam żadnej. Tam jest cały czas podawana nam nienawiść. Wojna, nieszczęście, ten powiedział tamto, to zrobił. I nam się wydaje, że my potrafimy selekcjonować i wybierać te informacje, i że do nas nie dotyczy. Nieprawda. Odpalamy telewizor i cały czas nam to wjeżdża. Więc trudno kochać po wiadomościach w TVN-ie, czy w TVP, czy gdziekolwiek, wszystko jedno, który. Bo to nie ma różnicy. Po prostu to jest taki śmietnik informacyjny, radio to samo. Po prostu powinniśmy sami odciąć się od wszystkiego, a dopiero po jakimś resecie zacząć wybierać jakieś delikatnie bardzo wiadomości. Ja na przykład COVID przeszedłem, no wiedziałem, że on jest, natomiast tak naprawdę poza tym byłem wszystkim. Nie wiedziałem, co się dzieje tak naprawdę. I byłem super szczęśliwy, nie dotknął mnie w ogóle. Tak samo teraz ta wojna. No wiem, że jest wojna, ale nie śledzę, nie interesuję się tym. I dopiero kiedy spadły ostatnie bomby w województwie lubelskim, jakoś mną to poruszyło, ale też puściłem to. Nikomu tam, to jest bardzo ważne, żeby ta miłość, żebyśmy mogli odczuwać. Ważny jest też dzień, jak my zaczynamy nasz dzień. Najważniejsze jest pierwsze pół godziny, godzina po tym, jak się obudzimy.
Powinniśmy bardzo zadbać o siebie, o ciszę, o spokój, o medytację, o łyk wody, o taką delikatną muzyczkę może jakąś, ale wejść powinniśmy w dzień bardzo powoli, delikatnie. Jak nas budzi telefon i pozwalamy na to i od razu zaczynamy od jakichś rozmów, telewizji, to tak się układa struktura całego dnia, to ma wpływ na miłość, o którą pytasz, na manifestowanie, na wszystko, na to, jak my się komunikujemy. No zaniża wibracje po prostu. O, dokładnie tak. Dokładnie tak. Nasza wibracja od razu wskakuje na najniższy poziom. A pierwsza godzina, wyobraźcie sobie Państwo, że w pierwszej godzinie 30 minutach moc manifestacji jest gigantyczna. I najlepiej pieniądze wtedy manifestować. W pierwszych 30 minutach, jak się budzę, jeszcze mam zamknięte oczy albo takie przymrużone i zaczynam podróżować, wyobrażać sobie różne rzeczy. Bardzo to jest ważne. Mnisi buddyjscy mają takie przekonanie, że najlepsza pora na medytację i na połączenie ze źródłem jest między 4 a 6 rano. Dokładnie tak, a nawet 3:50, ponieważ o 3:50 budzi się Ziemia. Czyli nasze źródło, Matka Ziemia się budzi i my też się wtedy powinniśmy budzić. Powinniśmy też wcześniej iść spać w związku z tym. Ale wstawanie takie wczesne jest bardzo zdrowe i tak, wtedy jest ogromna moc. I też mózg jest w częstotliwości alfa, czyli najwyższej i nawet takie codzienne rzeczy łatwiej się realizuje, jakąś pracę, zadania, wtedy jest to najlepsze. No jeżeli nasza świadomość już dochodzi do takiego momentu, że możemy się przestawić na taki tydzień, na taki cykl funkcjonowania, to jest super. Ja pamiętam takie swoje doświadczenie z młodości, kiedy jeszcze w czasach komuny odwiedziłem takiego lekarza alternatywnego, który no właściwie dawał każdemu po wizycie taką listę zaleceń. Jak ja przeczytałem tę listę zaleceń, to sobie pomyślałem, że właściwie mógłbym być takim lekarzem. No bo miałem pełną świadomość, że jeśli bym spełnił te wszystkie zalecenia, to na pewno byłbym zdrowy. Bo one były krótkim przeglądem tego, o czym ty mówiłeś, czego nie należy jeść, co należy jeść, na co należy zwracać uwagę. I bardzo istotnym elementem tych zaleceń było właśnie to, że mam wstawać o 4 rano, medytować i kłaść się o godzinie 8 wieczorem, nie? Żeby ten cykl funkcjonował. I wtedy to była dla mnie kompletna abstrakcja. Sobie pomyślałem, no gdybym tak mógł funkcjonować, prawda, co mi się wydawało absolutnie niemożliwe, no jak żyjesz zawodowo, masz rodzinę, nie ma takiej opcji, żeby szedł sobie spać o 8 wieczorem i wstawał o 4, żeby sobie pomedytować. A w tej chwili mi się to wydaje takie, no, z pozycji świadomości oczywiste, że ten kierunek, ja nie mówię, że literalnie tak należy postępować, ale cała ta lista zaleceń, która na pewno jest wzorcem funkcjonowania dla zdrowia, w tej chwili nam wszystkim wydaje się być taka dużo bliższa, dużo bardziej oczywista, też pewnie z perspektywy doświadczeń, które mamy gdzieś tam już za sobą. Jest też teraz tak, że świadomość ludzkości na całej Ziemi, w Europie, błyskawicznie rośnie. Ilość kręgów, ilość osób praktykujących jogę, medytujących, ona w ostatnich 2-3 latach jakoś lawinowo się zwiększyła, lawinowo. Ja praktykuję jogę od wielu lat, teraz ledwo się mieścimy na sali, a pamiętam, jak byliśmy w 4, jak zaczynałem. Osób na kręgach, na różnych praktykach, na festiwalach, no to są po prostu 1000 osób na festiwalach świadomościowych różnych. 1000 osób na całym świecie. I to się rozszerza. W związku z tym bardzo wiele osób już to wie, czuje, zaczyna w to wchodzić i praktykować. Oczywiście to jest wszystko skomplikowane i nie da się zrobić, to trzeba być właśnie mnichem buddyjskim, o którym wspomniałeś przed chwilą, wtedy jest łatwiej. Bo jestem odcięty w medytacji, w klasztorze, mam warunki, tam mam wodę i niewiele jedzenia. Nie jestem w żadnej relacji, ani z partnerem, partnerką, ani nie mam dzieci, ani w żadnej relacji zawodowej, ani w niczym. I to są, można powiedzieć, inkubator. Natomiast to jest też nieprawdziwe życie. W sensie, no prawdziwe dla tego mnicha, który się urodził w tej przestrzeni i tam jest. Natomiast dla nas jest to tylko ciekawostka, możemy popraktykować, ale żyjemy w codziennej rzeczywistości. Mamy rodziny, żony, dzieci, pracę,
finanse, raz lepiej, raz gorzej. No po prostu zmagamy się cały czas z czymś. Mamy cierpienia z domu, z matką, z ojcem. I to jest wspólna cecha nas wszystkich. Mamy to wszyscy. Więc robimy, co możemy. Jest to jakaś idea, o której napisałem. Tak jak powiedziałem, sam się zmagam z wieloma rzeczami i próbuję osiągnąć, ale idea właśnie na tym polega. Platon, stawiając ideę, wiedział o tym, że ona jest nie do zrealizowania. Dlatego jest ideą, bo inaczej stałaby się już codziennością. Więc jest idea, co jeść, co nie jeść, jak praktykować, ale jasne, trudno jest się kłaść o 20 spać, ale można o 22 i też już jest nieźle. Więc można po prostu zbliżać się do tego, a i tak to już będzie sukces nasz duży. Kochani, czas na wasze pytania. Jeżeli są. Na pewno się jakieś znajdą. No nie jest tak, żeśmy wyczerpali z Bartkiem pewien zakres tematów. Udało nam się zasygnalizować pewne wątki, jakąś tam część wątków, która jest w książce Bartka. A powiedz jeszcze, póki pytania tam się rodzą w tych umysłach, bo ty wspomniałeś coś, że wydajesz e-booki, nie? Poza książkami. Tak. One są jakoś dostępne tak dla wszystkich, czy tylko dla... Na drugi rozdział Medycyny Życia, czyli Tajemnice Związków, wydałem również niezależnie jako e-booka. I zrobiłem to od razu, jak go napisałem, bo poczułem, że to jest też niezależna pozycja. I sprzedało się naprawdę, nawet niemile, ale dużo. Setki, jak może nawet już przekroczony jest 1000. I on cały czas się regularnie sprzedaje, ten e-book, Tajemnice Związku. Napisałem teraz też e-booka Od rozstania do równowagi i zrobiłem kurs właśnie dla osób, które są na granicy rozstania, myślą o rozstaniu lub rozstały się ostatnio lub nawet lata temu i nie mogą nawiązać nowej relacji, bo ciągnie się za nimi to. Nawet jak się pojawiają jakieś relacje, to one za chwilę znikają i to jest naturalne, bo dopóki nie zamkniemy relacji poprzedniej energetycznie, nie upłynnimy, to nowa relacja nie ma szans. Po prostu nie zawiąże się, albo będziemy się zmagać, albo będziemy się z nią zmagać jakoś i ona nigdy nie będzie taka, jakbyśmy chcieli, taka płynna, bo ciągną się stare sprawy, które nasi byli partnerzy nam pokazali. I to też wdzięczność dla nich ogromna za to, bo oni zrobili po prostu jakąś czarną robotę dla nas, pokazują, zobacz, taki jesteś, taka jesteś, zrób z tym, co teraz chcesz. Najczęściej są to trudne chwile, trudne momenty, natomiast też dla nas bardzo lecznicze i o tym napisałem. Te wszystkie książki można kupić w moim sklepie na stronie medycynażycia.pl. Jesteś w mediach społecznościowych? Jestem w mediach społecznościowych, na Instagramie Medycyna Życia i tak samo na Facebooku Bartek Stefański, Medycyna Życia. Też tak. Kochani, macie jakieś pytania? Początek jest dobry. Anula, czy my mamy w planie jakąś teraz taką sytuację, że tak powiem... No tylko może kuluarową. Tak, kuluarową, prawda? Tak. Kochani, oficjalną część zamknijmy. Słucham? Zamknijmy część oficjalną. Tak, zamknijmy część oficjalną w takim razie. Kochani, część kuluarowa, kawa, tak? Tak, takie rzeczy. Rozmowy jakieś. Czy ja coś jeszcze powinienem Aniu powiedzieć? Tak, wziąłem kilka książek, także jeżeli kogoś zainteresowała opowieść o medycynie życia, to zapraszam i jest teraz taka możliwość też z dedykacją. No także zapraszam was, poczęstujcie też się Bartkiem, bo możecie skorzystać, żeby sobie z nim pogadać twarzą w twarz. No i bardzo dziękuję, że tak jesteście tutaj licznie. Raz jeszcze też ukłonię się do naszej lubelskiej kooperatywy za to, że możemy tutaj gościć i że to taka fajna przestrzeń, która skłania do refleksji, skłania do